Raz. Dziś się już tylko lepiej dzięki temu, który przyszedł i stał się człowiekiem. Dzięki niemu jestem i będę ligi mistrzem. Bo wziąłem darmo to, na co nie zasłużyłem. Już nie leżę, nie kwiczę, bo z mistrzem jestem jedno. Nie każdy tak może, oto moje poselstwo, bo uznałem za ścierwo dobra tego świata. To dobry jest tylko mój niebiański tata. I dobra jest data, kiedy stałem się święty. Dobre jest też to, że diabeł jest przeklęty. Dobre są te wersy, bo świadczą o Jezusie. Oto królewski styl, na którym się buduje, nie kombinuję, nie muszę też się chować. Królewską mam rodzinę, którą naprawdę kocham. Wielkiego mam Boga, króla wszystkich królów. Taka moja wola, chwalić się tatusiu. Póki jest szansa, która się nazywa dzisiaj. Przestań rozmyślać, oddaj się w ręce mistrza. Rzuć ten talizman, deptaj mordę diabła. Padnij na kolana, wyznaj imię Pana. Póki jest szansa, która się nazywa dzisiaj. Przestań rozmyślać, oddaj się w ręce mistrza. Rzuć ten talizman, deptaj mordę diabła. Diabeł to pałasz, nie ma nic do gada. Żyją po to, by mieć więcej, by ze słabych czerpać zyski. Karmią zwierzęce instynkty, kosztem ludzkiej krzywdy. Takie alternatywy, pustego świata mam. Bo wszelkiego zła korzeniem jest miłość do pieniądza. Ile zatem zdołasz generować many man? Ile schowasz do kierwany? Ty będziesz musiał umrzeć, jaki będziesz miał argument? Tego, który sprawiedliwie wykonuje wyroki bez względu na osoby. Bogaty czy nędzarz, każdy odpowie za własne priorytety. Wiesz, jak co posiałeś, rozbierasz za tym, że co też jeść, byle się założę, nigdzie nie dowiedziesz. Wszystko pozornie jest pewnie, bo wiesz, nic mi nie brakuje. A ja ci powiem, Boże, biegniesz po niepewnym ludzie. Interesuje cię to, co najważniejsze, że zostałeś wykupiony za najwyższą cenę. Póki jest szansa, która zywa dzisiaj. Przestań rozmyślać, oddaj się w ręce mistrza. Rzuć ten talizman, deptaj mordę diabła. Padnij na kolana, wyznaj imię Pana. Póki jest szansa, która się nazywa dzisiaj. Przestań rozmyślać, oddaj się mistrza. Rzuć ten talizman, deptaj mordę diabła. Diabeł to pała, nie ma nic do gadania. Kochani, jesteśmy tutaj dla was. Jesteśmy tutaj, kochani, dla was głosem Boga. Głosem Boga, tego Boga, który 2000 lat temu tutaj na ziemi dokonał wielkiego dzieła. Jesteśmy tutaj w imieniu Jezusa, w imieniu wielkiego Króla, który przyszedł na tą ziemię po to, aby zaprezentować Królestwo i po to, aby was przybliżyć realnie, realnie do Królestwa Niebios. Przyjaciele, Słowo Boże mówi, że każdy zgrzeszył i brak im chwały Bożej. W tym momencie jesteś w miejscu oddzielenia od Boga, ponieważ Go nie znasz. Prawda jest taka i słowo do ciebie jest takie, że musisz narodzić się na nowo. Musisz narodzić się z Bożego Ducha. Musisz oddać życie Jezusowi, aby żyć. Religia w tym kraju nie zapewnia ludziom życia. Religia prowadzi ludzi na zagładę. Religia to system, który ma istnieć sam dla siebie. Religia to taki system, który istnieje po to, aby ludzie nie poznali Boga. Tak naprawdę to przeciwieństwo. Religia jest po to, żebyś nie poznał Jezusa. Religia to diabelski system. A prawda jest taka, i tak mówi Słowo Boże. Słowo Boże mówi, że świat idzie na zagładę. Nieliczni będą zbawieni. Przyjaciele, to nie są żarty i to nie jest wymysł ludzki. To słowo samego Boga. Zatem czym jest ten świat, który idzie na zagładę? Religia katolicka stanowi większość w naszym świecie. To znaczna większość. I to jest ta większość, o której mówi Słowo Boga. A zatem każdy, który narodzi się na nowo z Bożego Ducha, stanie się obywatelem nieba. Dlaczego są to tylko nieliczni? Ponieważ cały świat tkwi w złem. Cały świat tkwi w złem. Z Boga jest ten, który oddał życie Jezusowi. Z Boga jest ten, który w sercu uwierzył, że Bóg, Jezus Chrystus, przyszedł na ziemię i oddał życie za grzeszników. Dokonał wielkiego dzieła ludzkości. Swoją świętą krew sam Bóg przelał za człowieka, ponieważ tak go umiłował, że oddał życie
Jezus nie oddał życia za sprawiedliwych. Jezus oddał życie za grzeszników, po to, abyś ty mógł iść dzisiaj do nieba. Przyjacielu, prawda jest taka, że nie możesz sobie zasłużyć na niebo. Nie możesz sobie zasłużyć na zbawienie, ponieważ to dar, to jest dar. Kiedy otrzymujesz prezent, nie płacisz za niego. Religia mówi, że musisz sobie zasłużyć, a ja ci mówię, że jest napisane, że zbawienie to dar z Bożej łaski, nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił. Zatem przyjacielu, jeszcze dzisiaj oddaj życie Jezusowi i przyjmij zbawienie, które jest za darmo, ponieważ ten świat idzie na zagładę, ten świat nie zna Jezusa, musisz poznać Jezusa. Ojcze, ja modlę się o ludzi, którzy słuchają tej Ewangelii, aby oni realnie sercem odebrali przekaz z nieba. Ojcze, Duchu Święty, wpływaj na ludzi pokoju. Duchu Święty, przyprowadzaj na to miejsce ludzi pokoju, aby oni rodzili się na nowo, aby oni uciekali przed diabłem, bo ten kraj idzie na zagładę. Przyjaciele, ja nazywam się Rafał Grodzki. W 2014 roku byłem jeszcze przestępcą, ale ja wylądowałem w zakładzie karnym. Wielokrotnie siedziałem w zakładach karnych, prowadziłem przestępcze życie, jeździłem do krajów trzeciego świata robić ciemne interesy. Byłem handlarzem narkotyków, gnębiłem ludzi, ale ja znalazłem się w miejscu zagłady sam. Ja znalazłem się w miejscu zagłady w swoim życiu. Ja wtedy postanowiłem, że ja muszę coś zrobić. Ja wiedziałem zawsze, że Bóg istnieje, ale ja nigdy do Niego nie zawołałem. Ale ja nie byłem na tyle głupi, żeby sobie myśleć, że mi sakramenciki pomogą, albo jedzenie jakiegoś opłatka. Nie byłem na tyle głupi. Ja wiedziałem, że do Boga trzeba zawołać i ty dzisiaj musisz do Boga zawołać, tak jak ja zawołałem pod więzienną celą. Otworzyłem Słowo Boże, zacząłem czytać to Słowo, z moich oczu płynęły łzy, ponieważ moje serce było w tym prawdziwe i ja uwierzyłem w to, że Jezus Chrystus wstał z martwych i umarł za mnie i prawdziwie wstał z martwych. I ja w to uwierzyłem, ja zapłakałem nad tym, ja oddałem życie Jezusowi, ja się narodziłem na nowo, pokutowałem z grzechów, ja pokutowałem z grzechów. Przyjacielu, musisz oddać życie Jezusowi, albo nie oddasz go. Jeśli go nie oddasz Jezusowi, idziesz do piekła, bo tak mówi Słowo Boże i to nie są nasze wymysły, to Słowo Boga. Oddaj życie Jezusowi, abyś żył. Hallelujah!